serdecznie Państwa zapraszam na kolejny, ale jubileuszowy, 25. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dni Drozdowo-Łomża 2018, który odbywać się będzie w dniach od 28 czerwca do 8 lipca. A w programie koncertów tegorocznego festiwalu muzyka świata, muzyka polska, muzyka organowa, operowa, operetkowa, musicalowa, oratoryjno-kantatowa, proszę Państwa, kompozytorów od baroku poprzez klasycyzm, romantyzm, weryzm, aż do czasów współczesnych. W tym roku przyjeżdżają artyści z rozmaitych stron Polski, ale i ze świata, bo będą goście z Meksyku, z Korei, będą goście również z Litwy, chyba po raz pierwszy tutaj z Litwy wystąpi artystka z recitalem fortepianowym. A proszę Państwa, wśród śpiewaków operowych plejada gwiazd Teatru Wielkiego w Poznaniu. Ulubieńcy publiczności, którzy są znani dla Państwa bardzo dobrze, bo od wielu lat tutaj przyjeżdżają. Zapraszam Państwa do różnych miast, do różnych miejscowości, bo koncerty będziemy prezentować nie tylko w zabytkach, Szanowni Państwo, ale we współczesnych architektonicznie pomieszczeniach również, ale również i w plenerach, jak to każdego roku. Po raz pierwszy przyłączamy w tym roku Suwałki, mianowicie w sali królewskiej Fundacji Pani Alicji Rożkowskiej. Fundacja się nazywa Art SOS. Zaprezentujemy koncert Oblicza Miłości. W tym koncercie znajdą się utwory wczesnego baroku na początku, a klamrą kończącą tego koncertu będą pieśni Mieczysława Karłowicza, tak zwane grzechy młodości, jak to sam kompozytor powiedział. Ale proszę Państwa, w kościołach śpiewać będziemy dla Państwa i grać muzykę tematycznie związaną z sakrum. Zatem obok tej muzyki popularnej, klasycznej lub bardziej rozrywkowej zaprezentujemy muzykę oratoryjno-kantatową i organową, bowiem, proszę Państwa, wspaniali nie tylko wokaliści przyjechali, czy jeszcze przyjadą na festiwal. Obok nich grać będą wspaniali organiści czy organistki. W tym roku jest kilku takich instrumentalistów, no i wspaniali pianiści, którzy są najbardziej chyba zapracowani wśród muzyków grona festiwalowego. Serdecznie Państwa zapraszam na wszystkie koncerty bez wyjątku, a w folderach, na afiszach, w mediach, w internecie Państwo uzyskają szczegóły. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam, Jacek Szymański.